Najnowszą wersję pakietu XAMPP pobierzemy ze strony domowej tego projektu. To jest ten pierwszy link. I spójrzmy poniżej. Dostępne są wersje dla różnych systemów operacyjnych. Nas interesuje wersja dla Windows. I stąd możemy pobrać pakiet XAMPP w wersji 1.6.6. Dla naszych celów w zupełności wystarczy ten właśnie podstawowy pakiet i ja zachęcam do pobrania instalatora tego pakietu. Tak więc klikamy na Installer i pobieramy plik. Po pobraniu możemy przejść do zainstalowania tego pakietu. Pozostawiamy na języku angielskim i instalujemy. Żeby uniknąć różnych problemów, zalecane jest zainstalowanie tego pakietu właśnie w folderze XAMPP, bezpośrednio w katalogu głównym na dysku C. Tu możemy wybrać, czy ma być utworzona ikona na pulpicie. W tym miejscu wybieramy, czy ma być utworzone menu w menu Start. Te dwie opcje pozostawię włączone. Następnie możemy jeszcze ustalić, czy Apache, MySQL i FileZilla mają być uruchamiane w systemie Windows jako usługi. Ja te opcje pozostawię wyłączone i możemy przejść do zainstalowania pakietu. W tym momencie następuje konfiguracja pakietu XAMPP i gotowe. Kończymy instalację. I jak widać z tego miejsca możemy startować serwer Apache oraz bazę danych MySQL. Interpretera PHP oczywiście uruchamiać nie musimy, on jest obsługiwany właśnie przez serwer Apache. Serwery te są praktycznie już gotowe do pracy, możemy je uruchomić, ale zanim to zrobimy, dokonajmy jeszcze niewielkich zmian w konfiguracji serwera MySQL.